Znamy już wyniki wyborów. Wielu komentatorów z prawej strony sceny politycznej twierdzi, że nie jest tak źle, że są duże szanse na wygranie Jarosława Kaczyńskiego w drugiej turze. Warto jednak spojrzeć na ten wynik w kontekście tych lekcji, jakich Bóg udzielił naszemu narodowi najpierw 10 kwietnia pod Smoleńskiem, a później w czasie majowych powodzi. Widać, że żadna z tych lekcji nie zmniejszyła poparcia dla kandydata Platformy. Tak jak wcześniej Platforma uzyskała w wyborach parlamentarnych podobny wynik, tak i teraz Bronisław Komorowski. Chociaż niczym szczególnym ten człowiek się nie wykazał, wręcz przeciwnie, popełnił wiele gaf, a Platforma okazała się zarówno nieporadna przy powodzi, nieprzygotowana w ogóle na taką klęskę żywiołową, tak też nie potrafiła sobie poradzić ze śledztwem. Do dzisiaj to śledztwo budzi wiele znaków zapytania. Coraz bardziej widać, że są jakieś tu przynajmniej zaniedbania, jeśli nie jakieś gorsze rzeczy po stronie rosyjskiej, zarówno przy organizacji lotu prezydenta i polskiej elity, jak też i później w śledztwie. To 40% wyborców, ponad 6 milionów ludzi, dalej obdarza zaufaniem kogoś takiego. Dla mnie jest to mimo wszystko dowód, że naród nie zrozumiał tę lekcji. Całkowicie ją zlekceważył. No dobrze, że poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do poprzednich wyborów jest nawet lepsze. Może z pół miliona ludzi, powiedzmy, właściwie odrobiło tę lekcję, ale jeśli chodzi o statystykę, to jest to ciągle za mało. Ciągle można powiedzieć, że skala dramatu, jaki się rozegrał w Polsce, ze skalą tego, ilu Polaków ozdrowiało, jest naprawdę zasmucająca. To nie tegośmy się spodziewali. Po tych wydarzeniach, które rozgrywały się po śmierci prezydenta w Warszawie i później na Wawelu i tak dalej, wydawało się, że jednak coś w narodzie drgnęło. Moje pytanie, które wczoraj uzyskało odpowiedź, to było, czy to właśnie głównie patrioci, te kilka milionów patriotów wyszło na ulicę i wreszcie głośno powiedziało, co myślą, czy spotkało się przy okazji tych tragicznych wydarzeń i żałoby, czy też ludzie dotychczas jak gdyby nie zaangażowani w polityce, czy stojący po złej stronie, obudzili się i poszli oddać hołd prezydentowi i zrozumieli, na czym ta Polska polega i kogo należy popierać, kto mówi prawdę, kto kłamie, kto jest dobry, kto zły, kto zdradza, a kto jednak szuka dobra ojczyzny. Niestety okazuje się, że jednak mimo wszystko ci z nas, którzy byli w Warszawie czy w Krakowie w tych kwietniowych dniach, to dalej jest ten sam elektorat, ta sama świadoma, patriotycznie nastawiona część społeczeństwa. Tutaj warto jeszcze wziąć pod uwagę rolę Kościoła katolickiego, który w poprzednich jakichś tych zrywach czy momentach dziejowych w czasie PRL-u, mimo wszystko jakoś nie zawsze, może odważnie, niekiedy powstrzymując nawet świadomość i działania Polaków, stawał po stronie prawdy. Tak, tym razem ewidentnie hierarchia stanęła po stronie wrogów Polski. Zaczęło się to już przy uroczystościach pogrzebowych, gdzie stręczono nam przyjaźń z Rosją. Mówiono, że to jest właśnie okazja do pojednania, kiedy jeszcze nie było niczego wiadomo na temat przyczyn katastrofy, kiedy śledztwo zostało przekazane Rosjanom praktycznie bez żadnej możliwości wpływu na nie. Wtedy już Watykan i polscy hierarchowie stręczyli nam właśnie przyjaźń z Rosją. Później biskup Życiński, no to już przeszedł jak gdyby wszelkie granice przyzwoitości, kiedy 9 maja ogłosił akcję palenia zniczy nie na grobach żołnierzy wyklętych, dla których wtedy rozpoczął się prawdziwy dramat, tylko dla żołnierzy Armii Czerwonej, która de facto okupowała wtedy Polskę. W ostatnich dniach kampanii kardynał Dziwisz dał jasne poparcie Bronisławowi Komorowskiemu, przyjmując go na audiencji, a dla kandydata PiSu, dla Jarosława Kaczyńskiego, już czasu nie znalazł. Także Kościół w tym
momencie historii jasno już stanął po stronie zdrady narodowej. Mówię o kościele hierarchicznym, nie o wielu porządnych kapłanach, którzy gdzieś prawdopodobnie robią tą swoją robotę. Nie mówię o Radiu Maryja, nie mówię o wielu katolikach, tak zwanych świeckich, którzy bardzo dobrze rozumieją to, co się rozgrywa w Polsce i z wielkim jak gdyby zażenowaniem czy bólem przyjmują działania swojej hierarchii. Kiedy mówię Kościół, mam na myśli Watykan i najwyższą hierarchię w Polsce. Co jeszcze dla mnie jako protestanta smutniejsze, kościoły protestanckie wcale tutaj nie są lepsze na tym tle. Nie słyszałem, by któryś kościół oprócz naszego zaangażował się jasno po stronie prawdy, jeśli chodzi o walkę o dobro ojczyzny. O ile część protestantów rzeczywiście rozumie tę sytuację podobnie jak my, o tyle pastorzy, starsi różnych kościołów nie zabrali dotychczas publicznie głosu w tej sprawie, a też mniemam, że i nie zabiorą. Raczej albo się dystansują od zaangażowania politycznego, albo wręcz otwarcie popierają Komorowskiego. Jest to coś, za co się będą strasznie wstydzić przed Bogiem, bo była to sytuacja, czy jest to sytuacja, gdzie polscy protestanci mogli pokazać, że prawda biblijna i prawda taka, powiedzmy, doczesna nie jest im obca, że protestanci, czyli chrześcijanie biblijni, którzy Pismo Święte uważają za najwyższy autorytet w sprawach, w których się ono wypowiada, za źródło wiary, którego nie może żadna tradycja ani ludzki urząd nauczycielski czy jakikolwiek inny podważać czy zmieniać, że stoją zarówno przy prawdzie Bożej, jak też i przy prawdzie rozumianej jako rozróżnianie kłamstwa i prawdy na poziomie dobra ojczyzny. Była ta okazja. Bóg dał okazję do świadectwa, że chrześcijaństwo biblijne stoi przy narodzie, tak jak było to w wieku XVI, kiedy nasi przodkowie jasno stawali przy obronie interesów Rzeczypospolitej. Wtedy protestanci rzeczywiście stali na czele wszelkich ruchów narodowych i reformujących państwo. Dzisiaj niestety skundlili się i zbratali z wrogami ojczyzny. Może tłumaczą to sobie, że to będzie lepsze dla świadectwa, dla Jezusa, żeby nie dzielić ludzi. To jest tylko wymówka. W rzeczywistości ludzie potrafią intuicyjnie rozpoznawać prawdę od fałszu. I kiedy widzą zaprzaństwo, czy to w hierarchii katolickiej, czy protestanckiej, nie pójdą za tym. Dlatego jeszcze zostało kilka dni. Jeszcze mogliby polscy protestanci zabrać głos po właściwej stronie. Czy to się zdarzy? Módlmy się do Boga, by otrzeźwieli.